O, siemanko, siemanko. No i kręcimy trzeciego vloga. Idę właśnie na łowiska. Dzisiaj będziemy próbować złapać okonia lub szczupaka. Jak na razie, no to jest standardowa wspinaczka. No i szukam drogi. Zobaczymy, czy uda się dzisiaj coś złapać. No dobrze by było w końcu coś wyjąć. Zobaczymy, co to będzie. Pozdro mordeczki i zapraszam na odcineczek. Vlogek numer 3. Ściana. I zaczyna padać. No i tutaj mam jedną taką wodę, na której właściwie też jeszcze nie łapałem. Nawet nie wiem, co to jest, co tu jest. Czy coś można złapać, czy nie. To akurat kiepskie miejsce, ale z drugiej strony można podejść, popróbować. Kolejna woda. Jest skocznia fajna. Łapaliśmy tutaj sieje. Widziałem też okonie. Miejscowy mówił, że ponoć są szczupaki. Ciężko powiedzieć, bo łapaliśmy tu tylko jedną sieję na czerwonego robaka. No, okonie to widziałem, ale szczupaka nie widziałem, ani ataków, ani żadnego szczupaka. Idziemy, zobaczymy, co się dzieje tutaj. Widzę, że wydłużyli linę. Wysoka woda. A tam jest też taka skocznia, dużo skakałem nawet. Fajnie. No i tak to wygląda. Ale my idziemy jeszcze dalej. Zaraz wam pokażę skocznię. Jest, mówili, że tu jest 12 metrów. No i tak może być. Fajny skok. Naprawdę polecam każdemu. Tak to wygląda. No i tam kawałek trzeba przelecieć, żeby nie wpaść w kamienie. Zarąbista skocznia. Piękne miejsce. Tu jest też lina. No też jest dość ciekawy temat. Jeszcze na niej nie skakałem. Tam zamocowana. Ale może jak jeszcze będzie ciepło w tym roku albo w przyszłym, to spróbuję. I przeprawa przez strumyczek. Idziemy tu. I znowu wspinaczka pod górkę. Ale już jesteśmy blisko. No i zaraz zaczniemy łowienie. Także spoko. No i ostatnia górka przed nami. Najgorsza chyba. Ale damy radę. To jeziorko, którym chciałem dzisiaj łowić. Chcę łowić. Widzę, że troszkę tutaj wieje. No ale to nie przeszkadza. Idziemy sobie tam na drugą stronę. I spróbujemy coś dzisiaj drapnąć. Woda fajna, czysta. Ostatnio mi się tu udało nałapać sporo koni. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj. Ciekawe, czyli to ponton. No, siemano mordeczki, zapraszam was na kolejny odcinek Projekt Fishing. Vlog numer 3. Dzisiaj będziemy próbować złapać jakiegoś okonia albo szczupaka. Także zapraszam wszystkich do oglądania. I zobaczymy, co się uda dzisiaj wyczarować. Jeszcze widziałem ponton tam, jakiś zacumowany. Także idę zobaczyć, może pożyczymy ponton i będziemy próbowali coś złapać z pontonu. Piąteczka. Jestem już nad wodą. Pierwsze rzuty wykonuję na razie kanibalem. 14 ze szczupakiem, ale zaczyna coraz mocniej lać. Mam nadzieję, że jeszcze trochę czasu będę miał. Nawet myślałem, żeby pożyczyć ten ponton i w nim wypłynąć, ale widzę, że deszcz jest coraz mocniejszy i zaraz pewnie nie będę mógł już nagrywać. Co zrobić? Zobaczymy, może uda się coś złapać. Na razie tutaj położę z brzegu. Może coś siądzie. Całą drogę lazłem, nie padało. Wszedłem na ryby, zaczęło lać. Chwilę porzucałem cały, jestem mokry. Chciałem wypłynąć tym pontonem, ale nie wiem, czy to dobry pomysł jest. Bo zaraz mi zmoknie telefon cały i może być problem, ale i tak chyba wypływam. No co mi tam? Zastanawiam się właśnie. No ale wiedziałem, że taka pogoda może być. Niestety. Zobaczymy. Nie brać tego porzucać za okoniem. Ale pogoda się zrobiła straszna, naprawdę. Nie jest przyjemnie. Wiaterek i deszcz. Dziś jeszcze nie poddajemy. Może coś się uda upolować. Pierwsza rybka. Zobaczcie, to całkiem ładny okoń. Jest pierwsza rybcia. Ładny okonek. Bardzo ładny okonek, bardzo się cieszę. Teraz czy uda nam się go tutaj podebrać. Bardzo ładny okonek, naprawdę. Chyba mój norweski rekord będzie. Musimy wyjąć szczypce, szybko. Już, nie chcę go męczyć. Okej. No 26, to nie taki duży, dawał się większy.
I co, straszna pogoda. Leje. Leje, wieje, ale udało się złapać pierwszego okonka. 26 centów, także myślałem, że większy, myślałem, że około 30. Ale spoko, i tak to jest, tu mówię, w Norwegii chyba rekord. Chociaż ostatnio miałem coś około 30, tylko że nie mierzyłem chyba, także jeszcze próbujemy coś wyciągnąć. Pozdro, pozdro mordy i oglądajcie dalej, jo. No i dobra, próbujemy dalej. Próbujemy dalej coś złapać, kolejnego jakiegoś okonka. Może się uda, widzę, że tu siedzą przy tej ścianie. Na razie nic. Dobrze by było tego kija zabrać, ale dobra. Zobaczymy. Zdanie naprawdę fajne, już taki 25 na takim kiku. 10 gram jest nawet spoko. Oleje. Oleje, masakra. Woda jest straszna. Ja się nie poddajemy. Krąż opadu. Znowu na larwę. Podsawacz gira. Ostatnio naraczka łapałem. Przejdziemy trochę tutaj. Przy tej ścianie, bo one tutaj widzę siedzą. Siedzą przy tej ścianie. Aj! Aj, aj, aj. Dobra, nie miałem. Już nie wcięło. Nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje na razie, nic się nie dzieje. Ale spróbujemy jeszcze rzucać oczywiście. O, jest, siedzi. O, i się zadziało. Pięknie. Nie jest duży, ale jest, tak? Jest okonek kolejny. Jest trzeci okonek. Próbujemy dalej. Może jakiś większy się trafi. Na razie takie maluszki. Musimy gdzieś tam dalej troszkę rzucić. Może tam coś uderzy. Jak na razie pojedyncze sztuki się trafiają. Trzy okonie. To nie jest źle. No. Tam jest ponton, czyli za bardzo pada, żeby płynąć. Także pobawimy się jeszcze z tymi okoniami. Zobaczymy. Może jeszcze uda się złapać jakiegoś większego konka. O, aj! O kurde! Ale była ryba. I spadło. Aj. Może poprawi. Ale była ładna rybka, no. Kurde, myślałem przez chwilę, że ryba, bo zaczynamy. No, udało się zaczepić, wyciągnąć. Pogoda dalej kiepska. Robimy tak, taki numer, że weźmiemy tą wędę. O, tu jest na plecionce zestaw. O. Jest zestaw na plecionce. Będę chciał, to się teraz nie zaczepi pewnie. Udało się. Zaczep wyjęłem. I dobra, co? Rzucamy dalej, zaraz parę rzutów zmienimy przy nęte. Dzisiaj tak przynęt nie zrywam, chociaż już mało brakowało, jak ostatnio, o zaczepach. Nie jest źle,
ostatnio to zerwałem 5 przynęt chyba na rybach, a nic nie złapałem. Kiepska sprawa. No tak tu czasem jest, jeszcze jak się nie zna łowiska, nie wie się gdzie zaczepy i o, spadło. Łapie się na delikatne zestawy, to tak właśnie jest. Że się zrywa, no ale życie. Już ten cały mokry. Wiedziałem, żeby wziąć strój przeciwdeszczowy, to oczywiście mówię, a może tak nie będzie padać. No mam tylko kurteczkę na szczęście, bo bez tej kurtki to tragedia. No ale nogi już mam całe mokre, więc nie zasiedzę też długo, bo będę chory, a chciałbym też jeszcze jutro iść na ryby. Jest rybka. Nie, kijek. Myślałem, że rybka. A to nie rybka. No słyszałem tutaj od znajomego, że na tym jeziorku też są ogromne szczupaki, ale podejrzewam, że trzeba by ich poszukać gdzieś tam, a tam nie ma nigdzie dostępu z brzegu. Tutaj ktoś sobie przetargał ponton. Fajnie by było popływać tu trochę. Za szczupakiem. Dobra, spróbujemy coś innego założyć. Teraz łapałem na takiego raczka. No teraz chyba coś takiego założę. Teraz właśnie mam takiego raczka. Wtedy czy tamto nie raczek, tylko larwa. Bo spróbujemy na to też. No zobaczcie, założyłem teraz takiego raczunia. No i zobaczymy, czy uda mi się coś na to wyharatać. Główeczkę tu mamy. Nie, 4 gramy. 4 gramy główeczka. No i próbujemy. No tak pada, uspokaja się, ale dzisiaj było. O kurde, spadła, ajajaj, się zagapiłem, trzecia ryba spadła, no było w prognozie, że będzie lało cały dzień, ale mówię, no nie pada, może nie będzie padać jeszcze przez chwilę, a akurat jak przyszedłem zaczęło padać i pada coraz mocniej, już i tak jestem cały mokry, a do domu mam kawał drogi. Ale co tam? Przejdziemy na drugą stronę. O, chyba jakaś ładniejsza rybka. O, jakaś ładniejsza rybka. A myślałem pewny, że ryba, bo czułem normalnie bicie. A to gałęzie. Ja pierdziele. Ale kino. A już myślałem, że ryba. Tak to gałęzie potrafią czasem zaskoczyć. Ale leje, masakra. Masakra, zobaczcie co się dzieje. Ale leje. Ostatnie 3 rzuty i ewakuacja. To jest naprawdę, jest masakra. Jestem już cały mokry. Jeszcze jakąś ładną rybkę. I zawijam. O ja cię, jeszcze jakiś grat pada. No, pogoda na rybki, fajna. Dobrze, że nie popłynęłem. Taki grat. Deszcz ze śniegiem. Dobra, ostatni rzut. Ostatni rzut i spadam, bo jest masakra, naprawdę. I kawał na chatę mam. Gina dobrym tempem. Dobra, zawijam, bo jest masakra. Jestem cały mokry. I nie zapowiada się, żeby przestało padać, bo widzę, że idzie. Jeszcze gorsza pogoda chyba. Także kończę odcineczek, zaraz nagram zakończenie. Nara! Ja pierdzielę, co się dzieje. Leje strasznie, trzeba się ewakuować niestety. Dobrze, że udało się chociaż cokolwiek złapać, ale tu już wszędzie płynie woda. A ja mam do domu kawał drogi. Także
Kończę tym odcineczek trzeciego vloga o konie na pięknym górskim jeziorku. Pamiętajcie, zostawcie jakiś komentarz, łapkę, nie zapomnijcie o subskrypcji, żeby być na bieżąco. Pozdro, Projekt Fishing i rozpędzamy tą całą machinę. Lecimy z kolejnymi odcinkami. Cały czas teraz na bieżąco będą powstawały jakieś nowe materiały. Także zapraszam jeszcze raz, zachęcam do kliknięcia suba, dzwoneczka, żebyście mogli na bieżąco śledzić Projekt Fishing. Piona!